Według mnie miłość na tym etapie życia to się nie szuka pieniędzy, tylko szuka się jeden z drugim oparcia. Wiesz, że jak przyjdzie ten dziadek do domu, czy ta babcia, to żeby mieć, wiesz, z kimś herbatkę wypić, rozumiesz? Także taka prawda jest, no niestety. A myśli pani, że można znaleźć taką osobę? Można, oczywiście, że można, tylko wiesz, trzeba szukać. A druga sprawa, ten, kto nie szuka, no to nie znajdzie, bo to wiesz, nie, już w wieku takim jak mój, czy ktoś starszy, to już nie tak ten seks może być, a może i nie być. Także teraz to jest potrzebne takie ciepło, jeden od drugiego. No tamten seks też może być od czasu do czasu, tylko że wiesz, różnie to z tymi dziadkami jest, nie? Oj, miłość to jest coś tak niepowtarzalnego i tak pięknego i to jest dla mnie przede wszystkim dawanie siebie na maksa, nie na 100, ale na 1000%, dawanie się siebie zaraz po obudzeniu, przytuleniem, spojrzeniem, podaniem herbaty, kawy, powiedzenie miłego słowa. Ja w ogóle uczę się pomału brać, zawsze wolałam dawać niż brać. I nie ukrywam, że branie też jest przyjemne, ale w pierwszej kolejności jednak stawiam to dawanie siebie na różnych płaszczyznach życia i to, żeby móc komuś sprawdzić przyjemność i wywołać uśmiech na twarzy. Czy w Sanatorium Miłości udało się od kogoś coś wziąć? Proszę, kolejny zestaw pytań.